Więc chodź, pomaluj mój świat na różowo i na różowo. Mogę się założyć, że większość z was myślała kiedyś o tym, żeby na przykład zostać piosenkarką, albo piosenkarzem, albo po prostu zagrać w zespole. Ja przyznam wam szczerze, że też o tym nieraz myślałam, no ale za bardzo nie mam głosu i wiecie, talentu muzycznego. Mam na dzisiaj przygotowane od Barbie nowe zestawy, które właśnie są nawiązaniem do filmu Wielkie Miasto, Wielkie Marzenia. Mam, słuchajcie, dwie lalki, w tym jedna będzie śpiewać i do tego wielki samochód, który zmienia się w scenę muzyczną. A jeżeli ktoś z was jeszcze nie widział filmu Barbie Wielkie Miasto, Wielkie Marzenia, to możecie go szukać na kanale Mini Mini Plus i Teletoon Plus. No i tak jak wspominałam, będę bardzo często w tym filmiku trochę coś tam próbować śpiewać, więc proszę, zostawcie łapki w górę za moje starania, żeby mi nie było smutno, że aż tak źle śpiewam. Na sam początek, zanim jeszcze otworzymy ten wielki samochód, musimy otworzyć, słuchajcie, lalki, dwie bohaterki właśnie filmu Barbie Big City Big Dreams. I tutaj, moi drodzy, mamy Barbie Brooklyn Roberts. I tutaj też jest Barbie, ale Malibu Roberts. I to jest też, wiecie, taka śmieszna sprawa, bo one w tym filmie też właśnie dowiadują się, że mają tak samo na imię, tak? Tylko mają jakby inne takie przezwiska, no bo ta jest Brooklyn, a ta jest właśnie Malibu. Tutaj w ogóle, zobaczcie, można chyba w pudełku już przetestować tą lalkę, jak ona będzie śpiewać. Więc uwaga, testujemy! Banda Banan jest najlepsza! Ula la la la! Zobaczcie, jaką ona ma przepiękną tą sukienkę! Naprawdę, po prostu jak dla prawdziwej gwiazdy. Tutaj jeszcze w zestawie było kilka dodatków. Ma takie, wiecie, słuchawki, one są, wiecie, potrzebne. No na koncertach zawsze gwiazdy mają, wiecie, w uszach czasami takie, wiecie, malutkie słuchaweczki, ale one są potrzebne do tego, żeby, wiecie, jakby słyszeć swój głos, jak się śpiewa. Ja ogólnie w swoim życiu byłam naprawdę na bardzo, bardzo wielu koncertach. Głównie chodziłam właśnie tutaj w Gdyni na Open Air Festival i ogólnie koncerty, no nie wiem, takie na żywo są naprawdę mega świetne, więc jeżeli nigdy jeszcze nie byliście, bo może niektórzy z was są jeszcze trochę za młodzi na koncert, ale naprawdę, słuchajcie, mega, mega polecam się wybrać. Dobra, tu jeszcze, zobaczcie, dostaliśmy gitarę, czyli wychodzi na to, że ona gra na gitarze i to jest, słuchajcie, elektryczna. Ja powiem wam, chciałam zawsze umieć grać na czymś, na jakimś instrumencie, ale totalnie, jakoś nie wiem, nie mam do tego drygu, ale jeżeli ktoś z was gra na jakimś instrumencie albo śpiewa, to koniecznie pochwalcie się w komentarzach. Po prostu totalne zazdro, zazdro! To co, jesteście gotowi teraz na malutki koncert? Tylko proszę, nie śmiejcie się z mojego śpiewania. Raz, dwa, trzy! Ty, ty, ty! Zostawiajcie suby, lajki i dzwoneczki! Brawa, brawa dla Agi! Gang Grażynek jest najlepszy pod słońcem! Ja w ogóle nie umiem rytm śpiewać, no nie? Dobra, zostawmy to śpiewanie Barbie Malibu, bo... bo to jest coś strasznego, jakiś wstyd. Potrzebujemy do tego naszego zespołu jeszcze jednej tutaj bohaterki, czyli Barbie Brooklyn. I z tego, co widzę w tym zestawie, akurat ona tutaj dostała, zobaczcie, klawisze. Keyboard, tak to chyba się profesjonalnie nazywa, ale nie wiem, nie jestem do końca pewna. Więc słuchajcie, będzie to się fajnie uzupełniało, bo ta będzie grała, Malibu będzie śpiewała, a Aga będzie wyła.
Z tego co wiem, w tym filmie Barbie, wielkie miasto, wielkie marzenia, te dwie właśnie bohaterki wybrały się do Nowego Jorku, czyli do bardzo, bardzo dużego miasta, na festiwal sztuki. I tam chyba musiały ze sobą konkurować. No ale wiecie, wyszło wszystko tak, że jednak nie ma sensu ze sobą konkurować, tylko lepiej po prostu jakby być najlepszą wersją siebie, tak? I ja też coś o tym wiem, słuchajcie. Czasami nie ma co się skupiać na konkurowaniu z innymi ludźmi, tylko trzeba, wiecie, jakby wiedzieć, że się jest samym ze sobą najlepszym po prostu, najlepszą swoją wersją. Okidoki, Brooklyn już wyciągnięta z pudełka. I strasznie mi się podobają jej włosy. Ona ma, zobaczcie, tutaj pełno warkoczyków i u góry jeszcze taki ładny koczek. I zobaczcie, jakie ma ona na twarzy przepiękne piegi. W tym zestawie znowu tutaj ona dostała słuchawki. Są też, zobaczcie, jeszcze okulary różowe. Trzeba je ubrać. O, proszę bardzo, wiecie, w różowych okularach świat jest piękniejszy. Ale wiecie, co się ostatnio dowiedziałam? Bo byłam właśnie u okulisty optyka, bo chcę sobie zamówić takie, wiecie, ala przeciwsłoneczne różowe okulary. I powiedzieli mi, że różowe szkła są przeważnie dla osób, które cierpią na migrenę. Że jak się nosi, wiecie, różowe okulary, różowe szkła, to ponoć to pomaga na migrenę, więc o tym w ogóle totalnie nie wiedziałam. Tutaj dostaliśmy jeszcze taką wielką torbę i tak teraz patrzę, czy ją można otworzyć? Czekajcie, może nie można. I oczywiście najważniejszą rzeczą w tym zestawie jest, ojojoj, jeszcze tego do końca nie złożyłam, jest ten cały tutaj keyboard, widzicie, jest taki naprawdę bardzo szczegółowy. Kiedyś miałam, słuchajcie, keyboarda, ale takiego, wiecie, małego, no nie? Nie takiego dużego jak ona. I nawet jakąś tam jedną pioseneczkę potrafiłam zagrać, ale już nawet nie pamiętam, co to było. Dobra, tutaj mamy, słuchajcie, nagłośnienie, głośniki. Trzeba je tu porządnie wsadzić. I jest, zobaczcie, jeszcze tutaj kartka z nutami. W ogóle chyba odwrotnie. O tak, a to nie jest kartka, to jest tablet. No tak, bo w tych czasach to już się kartek nie używa, no nie? Tylko wszystko na tabletach. Lecimy z tym koncertem! Zaczynaj, Brooklyn! Dobrze jedziesz! Pa-pa-ra-ra-ra-ra, jedziemy na wycieczkę w trasę koncertową. Dobra, otwieramy teraz tą fajną, czaderską furę. Cała różowa i do tego jeszcze będzie się rozkładała właśnie w scenę. Więc wow, i co? 25 elementów tu jest w środku. To co, jesteście gotowi? Otwieramy! Brum, brum, brum i odjeżdżamy! Pokażę wam tutaj jeszcze szybko wszystkie gadżety, które też były dołączone do tego zestawu. Tutaj z tego co widzę mamy chyba taką konsoletę właśnie DJ-ską. Dalej mamy, słuchajcie, przepustkę VIP. No tak, bo wiecie, piosenkarze i w ogóle artyści, którzy idą na scenę, to właśnie mają takie przepustki, żeby ich wpuścili jakby na backstage. Tutaj jeszcze mamy, zobaczcie, lodzika rożka, proszę bardzo. Jest też, zobaczcie, popcorn. Napiszcie, jaki popcorn uwielbiacie? Solony? Maślany? Czy może na przykład na słodko, karmelowy? Ja powiem wam, że ciężka decyzja, bo jeżeli mam ochotę na coś słodkiego, to lubię karmelowy, a tak to ogólnie bardzo lubię maślany. Dobra, tutaj mamy, słuchajcie, jeden telefon, drugi telefon, więc dla każdej lalki Barbie będzie. Kolejne słuchawki, ale tym razem takie zwykłe, bez mikrofonu. Tu jeszcze mamy, zobaczcie, coś takiego dziwnego. Co to jest? Aparat to jest! Ja w pierwszej chwili myślałam, że nie wiem, jakiś pager jest czy coś takiego, bo tak to widziałam i myślę, co tutaj chodzi? Dobra, pewnie większość z was nawet nie wiecie, co to jest pager. Ostatnio na moim Instagramie właśnie wrzuciłam zdjęcie pagera i zapytałam się was, co to jest i tam, nie wiem, wypisywaliście na przykład nawigacja albo coś do robienia zdjęć i tak dalej. Nikt z was nie wiedział, o co chodzi. Dobra, i tu jeszcze mamy kolejny mikrofon,
i butelkę z wodą. Dobra, koniec tej zabawy, trzeba to otworzyć. Tutaj widzę, że się otwiera bagażnik. O, co? Dach też się otwiera? Aha, bo to można jakby całe wyjąć. Dobra, czaję, o co chodzi. I tutaj, zobaczcie, ile tu jest jeszcze rzeczy. Oh my god! Samochód pełen gadżetów. Ale fajnie, czekajcie, bo tutaj mamy taki kartonik. Pokazane jest, gdzie powinny właśnie nasze lalki usiąść, więc zaraz je na pewno tutaj wsadzimy i odjadą w siną dal. Dobra, fotele widzę, też mogę wyciągnąć, wszystko można wyciągnąć. I tu jeszcze zobaczcie, w środku w ogóle ten samochód to taki bardzo nowoczesny jest, no nie? Jakiegoś tutaj tableta ma i w ogóle, i odtwarza jakąś muzykę. Ula la la la, ile słuchajcie tutaj mamy jeszcze otwierania, przeróżnych niespodzianek. Co tu będzie się słuchajcie kryło? Nie wiem co to jest, zaraz się okaże. Tutaj mamy, to jest coś, tu jest chyba perkusja, tak mi się wydaje. O, kolejna torebusia i to taka całkiem spora. Tu widzę, że można coś do niej do środka włożyć. Możemy, słuchajcie, włożyć na przykład wodę. Dobra, dalej. Co my tu jeszcze mamy? Bo tu pełno rzeczy, słuchajcie, wypada. Kolejny mikrofon, tylko tym razem różowy. Jest szczotka. Tu mamy naklejki. One chyba są do samochodu, więc zaraz będziemy musieli je gdzieś przykleić. Tu są jeszcze lusterka, zobaczcie. Czyli... O, to trzeba nakleić tutaj. Prawie bym przegapiła jeszcze jedną przeczaderską torebkę. Jest taka, wiecie, jakby przezroczysta. Przeczaderska jest, naprawdę mi się mega podoba. Chyba najbardziej z tych wszystkich torebek, z tego zestawu. I tutaj mamy kolejną przepustkę VIP. Ale to jeszcze nie koniec, bo są kolejne okulary. Tutaj mamy chyba malutki taki perfum. Wiecie, jak się na koncercie dziewczyny spocą. A nie, to nie jest perfum. Już całą historię opowiadam. To jest lakier do paznokci. Dobra, tutaj jeszcze jedne okulary. I tutaj mi się... jeszcze szminka jest różowa. I to chyba są też elementy do perkusji. Takie wiecie... nie wiem jak to się nazywa. No pałeczki jakieś, no nie? O, ja też mam tutaj nie perkusję, ale bębenek. Oczywiście to jeszcze nie koniec rzeczy, bo tutaj mamy chyba dalszą część perkusji. Proszę bardzo, są jakieś bębenki i wielki bęben. Wielki, wielgachny bęben. Nie wiem, słuchajcie, jak to się profesjonalnie nazywa, nie mam pojęcia. Mamy też stołek. No tak, bo na czymś wiecie, Barbie nasza musi usiąść i tutaj wielkie głośniki, taki właśnie wzmacniacz, żeby dobrze było słychać, co tam dziewczyna będzie grała, no nie, na tej perkusji. W ogóle zawsze mi się granie na perkusji mega podobało, ale to ponoć nie jest łatwe. Dobra, dajcie mi chwilę, żebym mogła to złożyć i zaraz się widzimy.